Guten Morgen, meine Soldaten! Nie sądziłem, że kiedykolwiek powiem coś w ten sposób. Ale replika, którą wam unboxuję, pochodzi właśnie z tych rejonów, więc trzeba coś klimatycznego, prawda, na początek odcinka dodać, żebyście zostali i chętnie obejrzeli. Jeśli was zachęciłem, zapraszam. Jak już mówiłem, replika niemiecka. Co ciekawsze, jest to replika nie elektryczna, a gazowa. Więc już pewnie część z was się domyśla, o jaką replikę chodzi. A jeśli zajrzycie do tego jeszcze moje skrajne ubóstwo, no to już myślę, że bardziej zainteresowani w temacie będą na pewno wiedzieli, o jaką replikę chodzi. Chociaż pewnie w opisie będzie, czy to w tytule. Więc nie powinno to stanowić, prawda, żadnego wyzwania. Tak, jeszcze replika niemiecka, więc trzeba by dać jakąś niemiecką muzykę. I tutaj jest problem, bo znam tylko dwa dobre niemieckie utwory. Każdy wie, że tam po niemiecku sobie można z koniem pogadać i tam pośpiewać. No ale coś spróbuję dodać, zobaczymy, żeby to fajnie wyglądało. Dobra, w każdym razie za dużo się rozgadałem jak zwykle, a za mało otwieram, więc zapraszam. Że widać? Zajebiście, dobra. Tak, metr sześcienny folii. Ale jest to replika gazowa, więc jeszcze tym bardziej pewnie dbają o to, żeby nic tam się jej nie stało. Widzimy pudełko w sławnej marki Armament. Jak ktoś to nie lubi tej marki. Ja w sumie też dobry wspomnień z nią nie mam. No ale ta replika niby jest, jak się dobrze użytkuje, dobrze się smaruje, dobrze oczyści. Jest całkiem okej, jak za to cenę oczywiście. Pudełko, jak widać, no jest to chyba jedne, powiem szczerze, że ciekawszych pudełek, jakie miałem do replik. Ale nie, ale nieprawda, nie o pudełko chodzi, tylko o zawartość, tak więc... Jak jest, kurna, otwierać po niemiecku? A, chuj tam idzie. Dobra. Załączko transportowo, więc jak tam mówię, można sobie do metra pójść. Może jest w ten sposób. Tłoczka, więc już jak to mówił, że klasa wyżej. I pyk, kurwa, masz, proszę bardzo. Tak więc, jak widać, G36. Tak. Oto i nasze G36, proszę bardzo. Szczerze mówiąc, G36, no nie podoba mi się, ale kupiłem ją właśnie tylko dlatego, że chciałem zobaczyć, jak to jest z replikami gazowymi. Ja nie chciałem od razu wydać jakichś wielkich pieniędzy na taką replikę. Więc piękna jest jak noc, ale trzeba jej przyznać, że bardzo fajnie się składa do strzału tej replice, naprawdę. I będzie taka replika do CQB, nie? Pomyślałem sobie, że może jeszcze jakaś tam stylizacja na ataków się zrobi. O! Aha. Więc wygląda na to, że... Zobaczysz teraz. Tak. Czy ktoś nie odstrzeli broni przed wysyłką? Jeśli zrobiłbym to u nas w botach przed oddaniem broni do magazynu i okazałoby się, że broń byłaby nieodstrzelona, no to byłoby słabo. Chorąży kazałby jakiś tam komplet pompek robić na pewno. Dobra. Tutaj jest replika. Pokażę jeszcze z drugiej strony. Trochę tutaj jest ujebana w tym smarze, ale dobrze, znaczy, że jest nasmarowana. Jest szybko ładowarka do repliki. Tam ładownica gratis. Chyba nie wiem, 10 może. Zamówiłem już taki chwyt taktyczny. Proszę bardzo, taki bardzo fajny. Zaraz zamontujemy, zobaczymy jak to wygląda. I co jest bardzo fajne, to do repliki otrzymujemy aż dwa magazyny. O kurwa, ale faktycznie są ciężkie. Ja pierdzielę. No.
Waży to chyba więcej niż załadowany magazynek do Byrla, naprawdę. No naprawdę. Sama replika nie jest bardzo ciężka. Chociaż tak jest na pewno cięższa niż ta gieta, którą dane mi było raz trzymać. Zresztą to jest ta gieta, którą kiedyś nagrywaliśmy. Odcinek będzie gdzieś na pewnie podklejony, jak już się włoży magazynek. No to replika jest jeszcze cięższa. Więc wrażenie jak najbardziej pozytywnie. Jeszcze kolby można złożyć oczywiście. W tą stronę, dobra, jasne. Jak to działa? Aha, do góry. Tak, o, jest, dobra. No i jest fajny, bardzo krótki karabinek. Dobra, i teraz razem rozkładamy. Pyk. Co ciekawe, nie ma nawet najmniejszego luzu na tej kolbie. I sama replika jest naprawdę nieźle spasowana. Ten plastik wydaje mi się też lepszej jakości niż te wszystkie GT od JG i tak dalej. Widać co prawda jakieś takie niedoskonałości. To się trochę odkleja tutaj na przykład. Nie wiem, czy tak powinno być. Ale wrażenie oczywiście jak najbardziej pozytywne, jak na pierwszy raz. Dobra, naładujemy gazu i zobaczymy jak nas sucho strzela. Potem przeniesiemy się na strzelnicę i zobaczymy na jaką odległość ta replika strzela. Gaz najlepszy, bo najtańszy. Smart gaz. Uwaga. No tak, nie ma kulek, więc w tym położeniu się zatrzymało. Zobaczymy jeszcze raz. Jeszcze raz, teraz z przymierzenia. No i powiem wam, że butelek jest odczuwalny. Już myślałem, że będzie trochę mocniejszy. Tak na sucho to wiadomo. Załadujemy jeszcze kulek, pójdziemy na strzelnicę i zobaczymy wtedy, jak to strzela. Tak oto jesteśmy w terenie z naszą gietą. Będziemy strzelać, może tam za mną widać taki plecak. Jest cel nie największy, nie najlepszy, no ale innego nie mam. Ograniczymy się powiedzmy do 3 celnych strzałów, ponieważ magazynki namierzą tylko 30 kulek i pojemność ich jest ograniczona. Niemniej jednak zapraszam. Pierwsza odległość to jest 15 metrów. 3 na 3. 25 metrów. 3 na 3. 35. 3. Było po drzewie, ale można doliczyć też 3 na 3. Dobra, ma ile? 40 metrów, tak jest. Trzy na trzy. Metrów 45. Awaria. Dobra, ostatni strzał, ostatnie dwa. Chyba kulki wylatywały. Nie wiem, zobaczymy na kamerze jak to było. Dobra, słuchajcie, dalej nie ma co niż 45 metrów, bo kulki już leciały tak sobie. Uważam to za wynik bardzo dobry, jak ta replika jest tak krótko lufą, bo to jest naprawdę cebulówka, jakby nie patrzeć. I w tym celu również ja ją kupiłem, więc jestem zadowolony z takiego zasięgu. Można by się w przyszłości zmienić gumkę, podobno jest to system, który jest w pełni kompatybilny z WE, ale do zobaczenia przyszłościowo. I zostało już tylko wystrzelać pozostały magazynek na flauto, bo to jest najfajniejsza rzecz w tej replice. I widzimy się w następnym odcinku. Za KMS-a. Na
pierdala, kurwa. Dobra, chyba się zabił. Nagrywa się? No to nagrywamy dalej. Rambo! Marina w lesie rozkwitała.